Cześć, siemano, z tej strony Mateusz, znam was w drugim odcinku z Anno 1800, odcinku prawie, że rzekłbym świątecznym, bo to chyba będzie w sobotę, więc jutro jest Wielkanoc, także smacznego jajka i inne takie tematy. Dobra, wracamy do naszej rozgrywki. Jakkolwiek się to tutaj teraz wychodziło z tego pięknego trybu poglądowego. Okej. Dobra. Weź się wypchaj, człowieku. Niech ten stryj się wypcha. Co mamy, za jakie mamy zadania? Podnieść zadowolenie farmerów. Budujemy tarczmę. Jak to wygląda? Gorzelnia sobie pracuje bardzo ładnie. Bieżący proces, alkohol w magazynie. Spoko, ziemniaki pracują. Znaczy, ziemniaki pracują. Uprawa ziemniaków. Myślę, że musimy postawić teraz karczmę. Gdzie idealna rzecz tutaj do zrobienia. You make mole hills out of mountains. Your people are recovered and desirous to proceed. Set them to it. We're going to need as much space as we can clear. The land can only be farmed if there are enough fields. We must plant them. Okej. Okej, spoko, jasne. Co, zaraz, czego nie było? Co? No a nie są? O co chodzi? No są przecież. Ja już muszę wyłączyć ten samouczek, bo jest irytujący. Dosyć bardzo, chyba że to nie to, ale spoko. Na razie sobie damy chyba radę. Co z tym alkoholem, bo nie wiem. Pustoszała dzielnica kościelna. Też możemy już wyczyścić jak wszystko, to wszystko. Ready to repay my charity? Czy mogę ci dostarczyć alkohol? A ile mamy alkoholu? 4. No, oczywiście, że mogę. Ale spierdzielaj w sumie. Jak jesteś niezadowolony. Wow. Spoko, że tych desek dostaliśmy bardzo dużo teraz. Myślę, że jeszcze możemy sobie 4, ale za 4 to mi się tak... Nie kalkuluję, rzekłbym. Bo jakbyśmy, kurde, zostali potentatem alkoholowym. Ja bym sobie jeszcze posadził jedne ziemniaki. Speak to our humble cousin. He writes of a worker riot in Bright Sands. Okej. Czy mam już przepotężne? W ogóle świetne jest to, co zauważyłem, że jeśli połączymy sobie dwa budynki i połączymy sobie pola tych dwóch budynków, to one się stają jednym wielkim polem. I to jest świetne po prostu, że to tak wygląda. Naprawdę mi się to bardzo, bardzo podoba. Co tam u panów strażaków tak w ogóle? Pompują nam samochodzik. Prawdopodobieństwo pożaru. Wow! Fajne, naprawdę fajne, mi się to podoba. Puszyste kropelki zieleń. Jak słodko. Wyprodukuj towary, dostarcz je tutaj. Tutaj sobie łowią ryby. Co tam w magazynie? Mamy ryby, mamy. Jeszcze jakaś żywność by mi się przydała w sumie. Jak tam ubrania? Szwalnia też sobie pracuje. Ubrania mamy, wełny nie mamy, bo od razu jest tutaj, więc może sobie odpalimy też wełnę drugą. Surowców nigdy za wiele, najwyżej się je sprzeda. Że mieli też potężną uprawę owiec, znaczy hodowlę owiec. Myli, kurczę, najpierw, ale
ten, hodowla ziemniaków, teraz uprawa owiec. Tak, idealnie po prostu. Siadaj w magazynie, 4 ubrania robocze, no mam. Tell me you've managed Black Sheep. Have you any wool? Yes, sir. Dobra, weź się wypchaj. Znajdź waszego kuzyna przewodzącego tłumowi w pobliżu placu budowy wielkiej wystawy Edwarda. Dobra, zaraz się tym zajmę, tylko zobaczymy, co tam się dzieje w karczmie. Chyba z tego, co widzę, ludność jest już w ogóle zadowolona. Tak, postaw karczmę i wszyscy będą świetnie zadowoleni. Okej. Myślę, że jeszcze tu możemy jakąś dekorację dodać. Na przykład i tu po małym krzaczku. No tak, tak sobie szczerze mówiąc, ale dobra, niech będzie. Czy coś jeszcze nam jest tu potrzebnego? Deski, tu wszystko jest. Mamy od zarąbania tych ziemniaków. Pytanie, czy będziemy mogli sobie jakoś fajnie sprzedawać te ziemniaki, bo mamy, chociaż teraz dużo desek mamy w sumie. Ale nie opłaca nam się chyba tego sprzedawać na razie. I tak nic ciekawego na razie nie mogę jakiegoś tam bardziej eksportowego sprzedawać. Z tego, co widzę. No nic. Dobra, zobaczymy, co tam się dzieje. Wow, ojej, oj, gdzie ja jestem? W Bright Sands. Wow, ale jeśli to będzie tak w ogóle, jak to wygląda kozacko. Właśnie, to jest sobie taką trzepnę aleję. Zresztą to jest jakoś fajnie zagospodarowana. Dobra, potem się coś się buduje dopiero. Tak, się dopiero buduje. Dobra. Znajdź przewodzącego tłumowi. Chyba tutaj. We'd rather die than stay. Our flag still wave for Samuel. Let no co chodzi? Game save. Nie wiem, o co chodzi w tym momencie, ale okej, niech będzie. Jak mam znaleźć rozgniewanych ludzi? Halo, o co chodzi? If your father had only let me in, we could have built this too. Halo, pomóżcie. Your father always saw to it that we had rights and unions and all that gubbins. Przy wystawie światowej, no dobra, w okolicach w sensie. A, że wow, że tu. A, co? Naprawdę? Ale to niektóre te zadania są świetne po prostu. Ja tu myślę, że pojedyncze, a tu rozgniewanych ludzi i cała grupa. Chociaż w sumie jakbym miał szukać pojedynczych, to też by było takie dosyć. No ale niech będzie. Dobra, czy jeszcze państwo gdzieś idą? Tak. Tutaj i jeszcze jedna grupka. Proszę bardzo. A life away from Edvard. We're on board. Only we've no ship to get on board of. If you pick me, you may have my boat. It's my poor aunt's legacy. Okej, chwila, co ma zrobić? Znaczy redaktora i jego załogę w porcie Edwarda. Everybody on board? Good. Really, in time? Okej. What? Has your cleft of the family no shame that it now resorts to abducting my workers? The Queen's ambassador himself shall hear of this.
abduction is a severe accusation. And if I may, excuse me, a false one. We left Edvard quite willingly. Pencil polishing Popinjay. I should have been rid of you long ago. I see nothing criminal. A bit of interfamilial bickering is only natural, and hardly a matter for the crown. And as for you, I have quite forgotten my manners. Sir Archibald Blake, ambassador and confidant to the Queen. Despite the circumstances, Her Majesty and I were pleased to hear of your return. Your father's death was a tragedy. We regret he never had the chance of a fair trial. The real tragedy here is the vast funeral bill that goes unpaid, while this brat is living the life of O'Reilly. Sadly, your uncle has indeed alerted me to some floating liabilities. I fear you have no choice but to settle them if I am to grant you your crown shipping license. Edvard registered the debt officially. Don't worry. That old tyrant can't hold us back anymore. Indeed. Once my letterpress is up and running, the truth will come back to haunt Edvard. For your hospitality, please use my ship howsoever you may wish. Now that sounds like good news. Okay. As to the debt, my hands are tied, but it may warm Her Majesty's heart to see a new enterprise. No, chyba też tam pada. Maybe Edvard will try to prevent us owning a shipyard, but for now, let's at least... Okej. Okay. Zbuduj do domy robotników. Czyli mamy kolejną grupę społeczną, jakby po farmerach mamy robotników. I myślę, że robotnicy mogą się budować tutaj, bo czemu nie? Czy mamy narzędzie upgrade'u? Super. Epoka industrializacji. I kiełbasa i cegły. Świetne. Prawdy genialne. O, opuszczona odlewnia. Gdzie jest opuszczona odlewnia? Tutaj. With several passionate young reporters enlisted, our publishing house is already well underway. Dobra. Workers can handle stubborn debris on ditch water. Dobrze, już chwila, spokojnie. Dajcie człowiekowi chwilę ogarnąć temat, co się dzieje. Czy teraz cegły będą się liczyć? Spoko. Ulica brukowana. Gdzie jest wyrowisko gliny? Tu jest, czyli... Dobra, to tu będą, kurde, wielkie fabryki, ale to jest smutne, bo wygląda tak pięknie to miejsce. No ale dobra, jak tak ma być? W ogóle, Jezu, FPS-y jak poleciały w cholerę. Chyba się będzie trzeba zastanowić nad nowym procesorem niedługo. Bo karta coś mi się nie wydaje, żeby nie wyrabiała, chyba że... O, w ogóle w karczmie jaki ruch. Super. Dobra. Tu chciałem zrobić jeszcze taki myk. Chwila, zaraz tym się zajmę. Podajcie mi na razie jeszcze te drogi. Czy mogę coś tu postawić ciekawego? Czy tak zbytnio też nic, bo to ma pewnie ta. No i dobra, coś się pomyśli tutaj, żeby postawić, żeby takie puste nie było. Tymczasem postawmy sobie. Domy farmerów, które się staną domami robotników. Przynajmniej mam takie, taką cichą nadzieję. No i tak, teraz jeszcze nam będzie brakować farmerów. No tak, to też nie brzmi za ciekawie, ale spoko, zaraz sobie z tym poradzimy. You're tying the
raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy, okej. No jak tu mieszkaj przy gorzelni i okna na te, na warzelnie, czy jak to się tam nazywa, spoko może być. Brakuje nam siły roboczej, jeśli chodzi o farmerów, ale ze spoko już sobie dostawimy tu jeszcze. Desek na razie mamy, nie musimy się o to martwić. Wow, co chcesz kupić? Every ship. Co on kupił? Nie wiem, ale to mi nawet odpowiada. Już mamy kasę na plusie, tak jak mówiłem. Jak nie ma kasy, trzeba nastawić wszystkiego, co jest i jest ok. Ubrania robocze mamy, ziemniaki mamy, ryby, wszystko jest na razie ok. Tu są deski. A, to jest ogólnie, że nie w danym magazynie, tylko po prostu tak jakby też łączy transportowo wszystko. Ok, dobra. Już wszystko rozumiem. Mogę mieć coś innego na farmie niż ziemniaki? Na przykład zboże? Ja bym chciał na przykład mieć zboże. Okej, mamy 5 cegieł. Zobaczmy, jak to by wyglądało później. Jakbym sobie tu teraz postawił taki myk. Spoko, dróg nigdy za wiele w tej grze, tak potem dostawimy sobie, wiecie czego, dostawimy sobie, co chciałem powiedzieć, dostawimy sobie drzew i wszystko będzie pięknie, ładnie wyglądać. Dobra, postawmy sobie wreszcie złoże gliny. Dostawmy tu drogę. Po drewnianym mostku. Czy mostek mogę sobie tak stawiać? Nie mogę, czyli no, z tego co wychodzi, że dwa mosty. Ok. Dobra. Co jeszcze teraz potrzebujemy? Potrzebujemy jeszcze magazyn, oczywiście. Magazyn pomiędzy oraz cegielnie. Tu myślę, że tu będzie całkiem spoko. Jeśli chodzi o produkcję. Mamy przyciągnąć robotników, to za chwilę. Co nam się tu dzieje? Zadanie mieszkańca, to zaraz zobaczymy, o co chodzi. A ja bym tu jeszcze zobaczył, czy tych mogę upgrade'ować sobie. Tak, to z tych sobie upgrade'uję na razie. Co tam chcą mieszkańcy? You can make better what's already gold. I shouldn't ask. We've all we've ever wished for. Okej. Wow, ale to jest... Ej, kozackie. Dobra, no, chyba innych możliwości nie mam, ale... Okej. Czyli nasz Sir Archibald Blake... Na razie to sobie przepłyńmy. A, chleb. To potem będziemy chlebować. To sobie... Kurczę, ale tu mam pomysł, żeby...
tym miejscu jakoś, kurde, pociągnąć. Ale tu w ogóle jest jakieś przełomy kolejowe, ale w tym miejscu myślę, że będzie fajnie wyglądać te uprawy. Może przejdziemy jeszcze na tą stronę, coś tu pomyślimy. Tu w ogóle mamy złoża cynku. No ale dobra, myślę, że tak 20 parę minut na dzisiaj planowałem. Żeby też nie przesadzać od razu. No takie 20-25 minut wchodzą najlepiej, jeśli chodzi o tutaj, wiecie, pracę z tym wszystkim. Kogo nie ma? No jak brak magazynu w zasięgu, halo, o co chodzi? A to co to? A dobra. Ja już czaję, o co tu chodziło. Znaczy nadal nie czaję, ale spoko. Ale fajnie, kurde, tu nad tym, nie? Raz mi się tak, jakby tu tak złoto wydobywać nad takim. Tutaj, nad wodospadem. No dobra. To myślę, że w sumie na dzisiaj byłoby tyle. Wszystko nam się tu ładnie produkuje. Mamy surowców bardzo dużo. Niczego nam na razie nie brakuje. Wełna, ubrania. Żeby jeszcze nam szwalnie dostawić. Będę sprzedawać te ubrania. Ile one kosztują w ogóle? Cena sprzedaży 16. Dobra, to jeszcze dostawimy sobie szwalnie. I myślę, że to będzie już na razie ok. Zaraz, tylko gdzie to ma wejście, żeby to postawić w miarę sensownie? Dobra, myślę, że tak może być. Okej, dobra. Także cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia. No i na razie.